Nie miałem w planie recenzowania Hakozume. Jednak okoliczności uległy zmianie. Główną bohaterką tego Josei'a jest Kawai Mai, młoda kobieta pracująca w policji. Zawód ten wybrała, bo państwowa posada wydała się jej bezpiecznym wyborem ścieżki kariery. Nie została stróżem prawa z powołania. A być gliną to ciężki kawałek chleba. I kiedy Kawai już miała składać pismo z wymówieniem, jej drogi skrzyżowały się z Fuji Seiko, troszkę bardziej doświadczoną funkcjonariuszką, która wzięła podlotka pod swoje skrzydła. Nie wiedziałem, czego się spodziewać po tym anime, dlatego zdradzę wam już teraz, na wstępie, czym jest Police in a Pod. Bo pierwsze skojarzenie z policją to pościgi, strzelaniny, akcja rodem z amerykańskich filmów sensacyjnych, gdzie dwóch gliniarzy pędzi za złoczyńcami, powodując po drodze karambol. Dokładnie tym nie jest Hakozume. Omawiany serial skupia się na takich normalnych, codziennych czynnościach, którymi zajmuje się policja. Czyli co? Wypisywanie mandatów i podobne nudne procedury? Tak, ale wcale nie nudne. Obserwowanie prawdziwej pracy policjantów od kuchni jest wciągające. Seiko, która wzięła Mai pod swoją opiekę, okazuje się być starszą wersją naszej bohaterki. Wychodzi bowiem, że Fuji jest osobą wysoce asertywną i sarkastyczną. Gdy po raz pierwszy usłyszałem, jak policjantka rzuca klątwy i bluzgi w kierunku kierowcy, którego chwilę wcześniej zatrzymała i puściła, to zdębiałem. Wydarzenia, mimo iż trywialne, są skąpane w urągliwych komentarzach. Razem z Kawai uczymy się, czym właściwie jest praca w policji, czym jest pisanie raportów, czym jest zajmowanie się staruszkami, które okradły supermarket, czym jest gonienie bandyty, którego wcale nie chce się złapać i wiele, wiele więcej. Przyznam, że nie wszystkie odcinki były interesujące. Zdarzyły się 2-3, które mi się dłużyły, ale przeważająca większość to wyśmienite okruchy życia podane w szyderczo-cynicznym sosie. I w tym miejscu proszę was, dajcie szansę Hakozume. Nie jest to tytuł dla każdego, lecz pozycja jest naprawdę dobra. Jeśli jesteś widzem, dla którego dobra ekranizacja to coś więcej niż pościgi i faceci, którzy robią piw-paf, to policjantki są dla ciebie. Mówi to gość, który specjalnie zarwał noc, aby zrobić tę recenzję. Ten kwiecień jest jakiś patologiczny, na nic nie mam czasu, ale Police in a Pod to taki klejnocik, że musiałem go polecić. Spróbujcie. Warto.